Well, good morning, everybody. Dzień dobry wszystkim. Thank you, Roman, for that over-the-top introduction. Dziękuję pastorowi, że tak z wielką chwałą mnie przedstawił. It's without saying that I'm really honored to continue working here in this church. Oczywiście jest to oczywistą rzeczą, że jest to dla mnie wielki przywilej dalej pracować w tym kościele. And I feel like this chapter of my life has been a long time coming. Ja czuję się, że ten rozdział mojego życia dość długo czekałem na niego. But I must be completely honest with you. Ale muszę być tutaj jednak otwarty. I haven't always been excited by the prospects of being a pastor. Nie zawsze ekscytowało mnie to, że mogę być pastorem. I'm going to tell you a little bit about myself right now. A teraz chcę wam trochę powiedzieć o sobie. My personality is prone to a lot of self-analysis. Moja osobowość jest tego typu, że lubię dużo analizować. That is to say, I'm constantly thinking, how can I improve myself? How can I get the job done better? To znaczy, że bardzo często zastanawiam się, w jaki sposób ja mogę zrobić coś lepiej, czy poprawić się w jakiś sposób. Am I going to be up to the task? Czy ja będę w stanie pokonać te różne rzeczy? And a lot of this just comes from the simple fact that I know myself too well. A to pochodzi z tego, że za dobrze siebie znam. I know that I have tendencies and qualities that can often hinder me from doing my best. Ja wiem, że mam przez pewne tendencje, przez pewne przyzwyczajenia, które jak gdyby wstrzymują mnie przed wykonaniem to, co najlepsze. I can be lazy. Mogę być leniwy. I like to think of this as an allergy to work. Ja raczej myślę o tym jako alergia do pracy, which results in breaking out in a sweat. Które po prostu dzieje się tak, że zaczynam się bardzo pocić. I can be unmotivated. Mogę być motywowany. And I can often push deadlines to the very last minute. I często odsuwam już na ostatnią chwilę coś, co muszę wykonać. These three qualities I beat myself up over the most. Te trzy rzeczy to ja sobie po prostu martwię się tym, że takie rzeczy, takie jakości posiadam. And they seem to impact every aspect of my life, as my wife could tell you. I one wpływają na każdą część mojego życia, jak moja żona może wam powiedzieć. But what frustrates me more than anything about these problems? Ale co najbardziej mnie frustruje, jeżeli chodzi o te problemy, is that I've been trying to resolve these issues in myself for the last 10 years or so. Że próbowałem już od przynajmniej 10 lat rozwiązać te różne problemy. And by now, Pastor Roman might be wondering if he made a good choice. I w tym momencie Pastor Roman chyba się zastanawia, czy dobrze wybrał. And to remedy these issues, however, I've always had one approach that has changed very little over the years. Ale żeby sobie jakoś poradzić z tymi problemami, z tymi sprawami, miałem jedno podejście od wielu lat. At the beginning of a new season, I would give myself a clean slate. Na początku każdego nowego sezonu daję sobie czystą kartę. And I would hope that through this new chapter things would be different. I zawsze mam nadzieję, że w tym nowym rozdziale rzeczy będą miały się inaczej. For instance, when I was studying at Avondale, I would set new goals each academic year. Na przykład, kiedy studiowałem w Avondale, każdego roku stawiałem sobie nowe cele. I wanted to study harder to get better grades. Chciałem studiować lepiej, aby osiągnąć lepsze stopnie. I wanted to submit my assignments on time. Chciałem oddać moje prace na czas. And I would always plan to make a timetable where I could see my whole week at a glance. I zawsze starałem się zrobić taki
dziennik, gdzie będę, spoglądając na niego, będę widział wszystko, co ja mam do zrobienia. And so I'd start the new year and begin my plan. Więc rozpoczynając ten nowy rok, rozpoczynałem nowy plan. It would usually start off well, but before long things would taper off. Zwykle rozpoczynało się to bardzo dobrze, ale z czasem to wszystko zaczęło się rozchodzić. The goal was still there, but somehow I would lose traction with what I was wanting to do. Cel dalej tam był, ale po prostu traciłem jak gdyby sposób robienia tego. And the calendar would keep turning over, and before long I was neck high in assignments and tests to study for. Kalendarz biegł do przodu i dochodziło do tego, że znowuż miałem po szyję masę prac i masę zadań do wykonania. And this was nothing short of stressful. I to było bardzo stresujące. I would try so hard to do the best that I could, but it always resulted in failure. Starałem się robić tak, jak mogłem najlepiej, ale często po prostu to spadało na niczym. I then look forward to the end of the year break. I wtedy czekałem na koniec roku, kiedy będzie przerwa. And I would set new goals to make up for the goals that I didn't manage to do in the first place. I w nowym roku wystawiałem sobie nowe cele, aby zaleczyć te cele, których nie wykonałem w poprzednim. I thought maybe, Ryan, you weren't healthy enough. Mówiłem sobie, Ryan, może zdrowie ci nie dopisywało. Maybe you weren't reading your Bible enough. Może za mało czytałeś Biblię. Maybe you needed to exercise more. Może powinieneś ćwiczyć więcej. And maybe if I could get these things right, then all the other things would work out. I może gdybym te rzeczy mógł poprawić, to te inne same by się naprawiły. And so I would start a new chapter. I would start a new set of goals. I tak rozpoczynałem nowy rozdział i nowe cele. And for a good part of my time at college, it was this kind of yo-yo experience of going from one set of goals to the next set of goals, from one set of goals to the next set of goals. I podczas mojego pobytu w Avondale po prostu to się nazywało efekt jojo, czyli szedłem z jednych celów do drugich celów, wracałem i znowu szedłem dalej. And so you might be wondering, why is he exposing all of his failed attempts? I może teraz się zaczynacie zastanawiać, dlaczego on teraz mówi wam o tych wszystkich porażkach. And there's a good answer for that. Jest dobra odpowiedź na to. I share it because I believe in all of us there is a tendency to place our trust in new beginnings. Dzielę się z wami tym, dlatego że w każdym z nas są tendencje mamy tendencję, aby nasze zaufanie wkładać w nowe rozpoczynania. And by that I mean a fresh start, a clean slate. I ja mówię tutaj o czystej karcie, nowym rozpoczynaniu. And seeing as it's the start of the year, I thought, well, there's no better sermon than to start off the year with. I dlatego, że to jest początek nowego roku, uważałem, że nie ma chyba lepszego kazania, tematu, na którym mógłbym mówić. There's no greater time in the year than when we place our hope in a new chapter. Nie ma lepszego czasu niż właśnie ten czas, kiedy wszelkie nasze nadzieje wkładamy w ten nowy rozdział. It's at this time of the year that we look at all of our faults and failures from the past year. Właśnie o tej porze roku patrzymy na wszystkie nasze upadki, na niedociągnięcia ubiegłego roku. We make new plans. Czynimy nowe plany. And somehow, when the clock strikes midnight, we think and hope that maybe something will be different this year. I jakimś cudem, kiedy zegar wybije 12 o północy, uważamy, że rzeczy staną się lepsze, że jakoś one będą lepsze. And that's even though there is nothing inherently different about this time compared to any other time in the year. I to pomimo tego, że nie ma nic
kompletnie innego w tym momencie niż w jakimkolwiek innym momencie poprzedniego roku. And so I wanted to look at what does the Bible say on us placing our trust in new beginnings. I dlatego chciałem spojrzeć, co Biblia nam mówi na ten temat, na te nowe początki. Does the Bible actually have anything to say about fresh starts? Czy Biblia w ogóle cokolwiek mówi na temat nowego rozpoczynania? I want to look at one area in the Bible where I think this idea is developed. Chcę teraz popatrzeć na jedno miejsce w Biblii, gdzie tego rodzaju idea mogła mieć początek. I believe we can actually see something very similar in Israel's desire to have a king. Ja myślę, że coś podobnego możemy zauważyć w pragnieniu Izraelitów posiadania króla. But if we want to understand why they needed a king, we're going to have to look at some events that led to this request. Ale jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego Izraelici pragnęli mieć króla, to musimy popatrzeć, co poprzedzało to wydarzenie. Most of us know that before the Jewish nation entered into the Promised Land, they were slaves in Egypt. Większość z nas wie, że zanim Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, byli niewolnikami w Egipcie. And when God delivered them, he took them into the desert. I kiedy Pan Bóg ich wybrał, wyprowadził, zaprowadził ich na pustynię. And there they were to grow in their relationship with him. I tam mieli wzrastać w stosunku do Boga. They were to learn who he was. Mieli nauczyć się, kim on był. And what he was all about. I co on sobą reprezentował. And when the time was right, God decided that he would make a covenant with his people. I kiedy przyszedł odpowiedni czas, Bóg postanowił, że uczyni przymierze ze swoim ludem. I thought I'd explain very briefly what a covenant is. You could take a whole sermon series on it. Ja szybciutko teraz opowiem, na czym polega przymierze, bo mógłbym całe kazanie na tym oprzeć. But in short, a covenant was like a contract between God and man. W kilku słowach, to przymierze polega na przymierzu między Bogiem a człowiekiem. But in this agreement, God was the initiator. Ale w tym momencie Pan Bóg był inicjatorem. God was the one who would be giving in this contract. I w tym kontrakcie to Pan Bóg daje. And all we had to do was receive. I jedyną rzeczą, co my musieliśmy zrobić, to odebrać. And throughout Bible history, we see that God has always been the initiator of these covenants. W historii, w Biblii, zawsze widzimy, że za każdym razem, jeżeli chodzi o przymierze, Bóg był inicjatorem. He is always offering us a more than generous agreement in which we, his people, reap the benefits. On zawsze daje nam pewien kontrakt, gdzie my jako ludzie możemy bardzo dużo skorzystać. And he does this in spite of our sinful past. I on to czyni pomimo naszego grzesznego poprzedniego życia. And we saw one element of this covenant in the scripture reading this morning. I dzisiaj widzieliśmy to w tym, co było czytane przed kazaniem. Let's have a look at it again in Deuteronomy chapter 11. Popatrzmy jeszcze raz w 5 Mojżeszowej w 11 rozdziale. In Deuteronomy chapter 11 verse 22. Wiersz 22 do 28. And it reads, if you carefully observe all these commands I am giving you to follow, to love the Lord your God, to walk in obedience to him and to hold fast to him, then the Lord will drive out all these nations before you. And you will dispossess nations larger and stronger than you. Every place where you set your foot will be yours. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the Euphrates rivers to the Mediterranean Sea. No one will be able to stand against you. The Lord your God, as he promised you, will put the terror and fear of you on the whole land wherever you go. Verse 26 says, see, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the command of the Lord your God that I am giving you today,
The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. Zaczynam czytać od wiersza 22. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. Każde miejsce, w którym stąpać będzie twoja stopa, będzie wasze. Granica wasza sięgać będzie od pustyni do Libanu i od rzeki Eufrat do Morza Zachodniego. Nikt się przed wami nie ostoi. Pan, wasz Bóg, będzie szerzył lęk i trwogę przed wami w każdej ziemi, po której będziecie kroczyć, jak wam przyrzekł. A w wierszu 26 pisze tak. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję. Thank you. This was an amazing covenant. To było niesamowite przymierze. There was everything to gain should the people stay true to God. Jeżeli ludzie chcieliby być wierni Bogu, mogli otrzymać wszystko, co tylko było możliwe. He would lead them, he would fight for them. On miał ich prowadzić, on miał walczyć za nich. He would make them known throughout the world and feared. On miał ich uczynić znanymi w całym świecie i przed nimi mieli mieć lęk. And we see that under the leadership of Joshua and the elders during his period, they were able to faithfully keep these requirements. I widzimy, że pod kierownictwem Jozłego i podczas tamtych czasów lud był w stanie trzymać się tych przykazań. And consequently, the nation was prosperous. I w konsekwencji tego narodowi się bardzo dobrze powodziło. Their responsibility was to simply follow as instructed. Jego odpowiedzialnością było trzymać się dokładnie instrukcji. And watch God wipe the enemy before them. I patrzeć, jak Bóg zniszczy wszystkich wrogów. But when Joshua and the elders of Israel in his generation died, ale kiedy Jozue i wszyscy przywódcy jego pokolenia zmarli, the people fell away from their love of God. Ludzie przestali kochać Boga. And they failed to keep his requirements. I przestali trzymać się jego przykazań. And instead they looked to the gods of the surrounding nations for help. A zamiast tego patrzyli na inne narody i tam szukali pomocy. And as a result, they reaped the consequences that we see in verse 28. I jako rezultat tego widzimy konsekwencje, jakie musieli zebrać, o którym czytamy w wierszu 28. But through this all, we still see the unexplainable love of God. Ale w tej całej historii nadal widzimy miłość Bożą, którą nie można wytłumaczyć. Only a few books away we are told in Judges 2 verse 16 and 17 that the Lord, sorry, carry on. Kilka ksiąg dalej czytamy w Księdze Jozłego. We're told that the Lord raised up judges who saved the people out of the hands of these raiders. Księdze Sędziów, drugi rozdział i wiersz 15 czytamy. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście. Jak zapowiedział Pan i jak im Pan przysiągł i utrapił ich bardzo. And what's amazing to me is that in spite of God's people's unfaithfulness, he still came after them. Pomimo tego, że ludzie byli nieposłuszni Bogu, Bóg dalej był z nimi. God's strategy to save his people was to send the judges. Strategią Bożą, aby uchronić swój lud, było posłać im sędziów. Men and women he had hand chosen and prepared. Mężczyzn i kobiety, które on wybrał. To teach his people to turn away from their stubborn attitudes. Aby nauczyli lud,
aby lud odwrócił się od swoich grzechów. The real tragedy of this story, however, is that God's people never fully followed the instructions that were given to them. Największą tragedią jednak jest, że lud Boży nigdy zupełnie nie stosował się do przykazań Bożych. And we see this in the next verse. I widzimy to w następnym tekście. Yet they would not listen to their judges, but prostituted themselves to other gods and worshipped them. They quickly turned from the ways of their ancestors who had been obedient to the Lord's commands. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana, oni tak nie postępowali. And this is the record of the book of Judges. I to mamy właśnie napisane w Księdze Sędziów. It's a tragedy that often highlights the course of a people who are too proud to listen to warnings that came straight from the throne of God. To jest tragedia ludzi, którzy nie chcieli słuchać tych ostrzeżeń, które pochodziły od Boga. I often read this book and think to myself, how close were these people to experiencing the uninhibited blessings of God? Ja często, gdy czytam tą księgę, zastanawiam się, jak blisko byli ludzie, jak blisko byli i że mogli otrzymać błogosławieństwa, które były dane od Boga. What would the world look like today if the people had stayed true to his covenant all those years ago? Jak by świat dzisiaj wyglądał, gdyby ludzie byli posłuszni jego przykazaniom? We see that the ignoring of God's covenant came to a head when finally his people asked for a king. I wreszcie przyszło do pewnego momentu, gdzie ludzie poprosili Boga o króla. This was going to be the mode by which the nation received their fresh start. I im się zdawało, że to będzie moment, gdzie otrzymają nowy początek. And when you really look at their request for a king, it was in direct opposition to the covenant that God had set up with them all those years ago in the desert. I kiedy popatrzymy na tą prośbę o króla, to widzimy, że ona jest zupełnie sprzeczna z przymierzem, jakie Pan Bóg zawarł z ludem swoim tak wiele lat temu. And this request happened in a time of history when the nation was being led by Samuel and his sons. I to wydarzenie miało miejsce, kiedy lud był prowadzony przez Samuela i jego synów. Under the leadership of Samuel's sons, we are told that they bribed, they dishonestly gain and perverted justice in 1 Samuel 8:3. W pierwszej księdze Samuelowej czytamy, że synowie przyjmowali łapówki, że wiele rzeczy czynili, które były niezgodne z wolą Bożą. It was this brief lapse in governance which resulted in the people making their request. And we see it here in 1 Samuel 8 at verse 4 to 6. I w pierwszej księdze Samuelowej czytamy, że to właśnie co miało miejsce. Already? 4-6? Cool. 4-6, yes. So all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. They said to him, "You are old and your sons do not follow your ways. Now appoint a king to lead us, such as all the other nations have." But when they said, "Give us a king to lead us," this displeased Samuel. So he prayed to the Lord. Czytam od wiersza 4. Zebrali się tedy wszyscy starsi Izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego, oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili, daj nam króla, aby nas sądził, i modlił się Samuel do Pana. Now you've got to bear with me in this sermon. Musicie się tutaj po prostu dajcie mi trochę czasu. It's a little bit like puffing Billy. To jest takie coś jak ciuchcia. Has a slow start,
But once it gets going, it picks up speed. Jest to wolny początek, ale kiedy dojdziemy do pewnego momentu, zacznie się coś dziać. And I need you to see and understand the context in which the people were asking for a king. Ja chcę, abyście dobrze zrozumieli, w jakim kontekście to jest tutaj opisane, dlaczego ludzie chcieli króla. At this point in time, you actually have to feel a little bit sorry for Samuel. W tym momencie chyba wszyscy współczujemy Samuelowi. A quote from patriarchs and prophets puts a bit of perspective on what was happening at that point in time. Pewien cytat z patriarchowie i prorocy mówi nam o tym, co się działo wtedy. Since the days of Joshua, the government had never been conducted with so great wisdom and success as under Samuel's administration. It was the full assent of the nation that Samuel had appointed his sons to office, but they did not prove themselves worthy of their father's choice. The injustice of these judges caused much dissatisfaction, and a pretext was thus furnished for urging the change that had long been secretly desired. Od dni Jozłego nigdy teraz rządy nie były sprawowane z tak wielką mądrością i sukcesem jak pod administracją Samuela. Stało się to z pełną zgodą narodu, że Samuel mianował swych synów na stanowiska, ale oni nie sprawdzili się, nie byli warci wyboru ojca. Niesprawiedliwość tych sędziów spowodowała wielkie niezadowolenie, co stało się pretekstem przyspieszenia zmiany, którą od dawna pragnęli, mieli w swoich sercach w sekrecie. Samuel had for many years faithfully served his people. Samuel przez wiele lat wiernie służył swojemu ludowi. And we are told that other than the period under the leadership of Joshua, i wiemy, że tylko jedynie podczas rządów Jozłego, at no other time in their history had the nation been better served. Nigdy w innych czasach historii narod nie był tak bardzo pod dobrą opieką. However, all the while under Samuel's leadership, an opportunity to get rid of the system of governance was being looked for. Ale pod kierownictwem Samuela jednak szukano okazji, aby zmienić. And it was finally found in the governance of his sons. I wreszcie znaleziono to, że synowie źle rządzili. The people didn't like the way things were running because it wasn't like what everybody else was doing. Ludziom się nie podobało, w jaki sposób oni prowadzili rządy, dlatego że nie robili to tak, jak wszyscy inni dookoła. A fresh start, a clean slate could change all of that. Nowy start, czysta karta mogłaby zmienić to wszystko. You have to understand that having a god back then who didn't have a big statue that everyone could see was not in the people's favor. Musimy zrozumieć, że nie mając posągu Boga, którego wszystkie narody, któremu mogli się przyglądać, to nie było dobrą rzeczą. Or so they thought. Oni tak myśleli. They needed something tangible. All the nations could attribute their victories in battle to. Musieli mieć coś, co można było dotknąć, komu mogli zawdzięczać swoje zwycięstwa w walkach różnych. Having no king was like a double blow. Nie mając króla, to było jak gdyby uderzenie podwójne. He was supposed to be the human symbol of the nation's greatness. On powinien symbolizować wielkość tego narodu. I like to think of it like sports team and their mascots. Ja myślę o grupach sportowych i o ich maskotkach. God was the mascot and the king was the star player. Bóg miał być maskotką, a król miał być tym gwiazdorem. Israel had none of both. A Izrael nie miał ani jednego, ani drugiego. And you start to see that God's people were not really looking to God for their direction or wanting to. I zaczynamy tutaj widzieć, że lud Boży nie szukał dyrektywów u Boga, ani nie chcieli ich. They thought that the covenant that he gave them wasn't working. Uważali, że przymierze, które on zawarł z nimi, po prostu nie miało sensu. It probably was never going to work.
to nie miało po prostu nigdy działać. The real issue was that the problem was not with God. Ale tutaj sprawa jest taka, że problem nie był u Boga. The real problem lay with themselves. Problem był w nich samych. They were looking for a new beginning, a fresh start. Szukali nowego początku, nowego startu. And that new beginning was to be found in the poster boy, the king. I to ten nowy początek miał być znaleziony w królu na plakacie. And so it's worth asking the question right now. I dobrze teraz zadać sobie pytanie. What are you placing your trust in? W czym, w co wkładacie swoje zaufanie? Have you been trying Christianity out for the last number of years and found that it's not quite working for you? Czy próbowałeś chrześcijaństwo przez wiele lat i dochodzisz do wniosku, że właściwie to dla ciebie nie pracuje? It's easy for us to find faults and failures in our walks with God. I bardzo łatwo nam znaleźć upadki, nasze potyczki w tej naszej wędrówce z Bogiem. And that we need to do something more in order to make things work, for things to be better. I my musimy z kolei zrobić coś więcej, aby poprawić tę sytuację. Our world is so used to getting results immediately. Nasz świat jest przyzwyczajony do tego, że rezultaty są natychmiastowe. And when we don't get the results we want, we like to speed the process up. A kiedy nie otrzymujemy tych rezultatów, jakich się spodziewamy, chcemy przyspieszyć te sprawy. And so we see today that patience is slowly becoming a bygone virtue. I my dzisiaj widzimy, że cierpliwość stała się rzeczą starą, niemodną. Nobody has time to spare. Nikt nie ma czasu na nic. And so we like to speed up what God can't do for us. I my chcemy przyspieszyć to, czego Bóg nie może nam zrobić. In the verses that followed their request for a king, God told Samuel to warn the people of the pitfalls that they would fall into should they take this path. W następnych wierszach czytamy, że Pan Bóg powiedział Samuelowi, aby ostrzegł ludzi przed pułapkami, w jakie mogą wpaść. But to this they replied, no, we want a king over us. And we will be like all the other nations with a king to lead us and to go out before us and fight our battles. A lud powiedział, nie, chcemy króla nad nami. Będziemy wtedy tak jak inne narody, z królem, który będzie nas prowadził i będzie walczył z nami w naszych wojnach. Isn't this the best outcome for Satan? Czy to nie jest najlepsze rozwiązanie dla szatana? When we turn away from God and place our trust into something, somebody else. Kiedy odwrócimy się od Boga i nasze zaufanie włożymy w czyjeś ręce? Doesn't he love it when we place our hope, our trust, our salvation into his hands? Czy on nie jest szczęśliwy wtedy, kiedy w jego ręce wkładamy naszą nadzieję, nasze zaufanie, nasze zbawienie? And so with this fresh start, eventually there became a period of leadership in Israel where more often than not the people looked to a man to be their savior as opposed to a God who really could be their savior. I w tym czasie w Izraelu ludzie bardziej patrzyli na człowieka, aby stał się ich zbawicielem, niż na prawdziwego zbawiciela. It's this part of their request which was the breaking of God's covenant. I w tym momencie ich żądania zniwelowały to przymierze z Bogiem. Hadn't God said he would drive out the nations? Czy Pan Bóg nie powiedział, że on przegoni wszystkie narody? Didn't he say that he would put the fear of them into the people around them? Czy Bóg nie powiedział, że ludzie będą bać się ich? But no, they forgot all this. Nie, oni zapomnieli o tym wszystkim. And they said we want a king to go before us and fight our battles. Oni powiedzieli, chcemy króla, który pójdzie przed nami i będzie za nas walczył. They didn't realize that God had been the real king working behind the scenes of their lives. Oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że to Bóg był prawdziwym królem, który
działał jak zza kurtyny za nich. Church, do you see that God is the King working behind your lives? Czy widzicie, że Bóg jest prawdziwym królem, który działa w waszym życiu? Do you know that he can fight your battles? Czy wy wiecie, że on może walczyć za was? Do you know that he is capable of leading you into new uncharted places? Czy wiecie, że on jest w stanie poprowadzić was w miejsca, które jeszcze nie, w których nie możemy sobie wyobrazić? You know, in asking for a king for this new start, this new beginning. Król, teraz chcemy powiedzieć o królu, o tym nowym początku. The people didn't quite get what they were expecting. Ale ludzie nie otrzymali tego, czego się spodziewali. They got kings who had all the attributes of the surrounding nations. Otrzymali króla, który miał wszelkie atrybuty tych narodów, które ich były dookoła. They received a king who was selfish and proud. Otrzymali króla, który był dumny i który był samolubny. Who was greedy and vain. Który był greedy and vain. Który był uważał siebie za samowystarczalnego i był żądał wszystkiego dla siebie. And when we make when we put our faith and trust into fresh starts, we can make the same mistakes. I kiedy naszą nadzieję wkładamy w nowy jakikolwiek nowy początek, możemy się tego samego spodziewać. We might feel that we're going to get a good deal, but in the end it turns out to be completely the opposite. Może nam się zdawać, że coś lepszego będzie się z nami działo, ale za chwilę zobaczymy, że stało się zupełnie coś odwrotnego. And right throughout the nation's history, we see a sort of sad record of the majority of the kings of Israel. I w historii widzimy, jaka była historia królów Izraela. They weren't perfect men. Nie byli doskonałymi ludźmi. But the people placed their full weight and trust behind these men. Ale ludzie włożyli swoją nadzieję i swoją wiarę w tych ludzi. I think the best example of this is seen in after the death of King Solomon. I tu możemy widzieć, to jest najlepszy przykład po śmierci króla Salomona. Solomon towards the end of his reign becomes this absolute tyrant. Pod koniec swoich rządów Salomon staje się całkowitym tyranem. He lords it over his people. On jest panem i władcą nad swoim ludem. And charges exorbitant taxes in order to build his projects. I żeby móc zbudować to, co wystawiał sobie projekty, ściąga pieniądze z ludzi. And when he died, the people came to his son and said, you know, please, are you going to be any different? I po jego śmierci ludzie przyszli do jego syna, pytając, czy ty będziesz innym? Your father put a heavy yoke on us, and if you take this yoke off of us, we will serve you. I twój ojciec włożył ciężkie jarzmo na nas. Jeżeli ty zdejmiesz to jarzmo, to będziemy tobie służyć. And in the end he turns out to be even more of a tyrant than his father. I w końcu on staje się jeszcze gorszym tyranem niż jego ojciec. He said to the people, I will lay a heavier yoke on you. Powiedział ludziom, że jeszcze cięższe jarzmo włoży na nich. My father whipped you with whips, I will whip you with scorpions. Twój ojciec bił was biczami, ja was będę bił skorpionami. And that's an actual Bible quote. I to właściwie pisze, to jest cytat z Biblii. I was a little surprised by that. Ja zdziwiłem się, kiedy to przeczytałem. And what we see is in the end the people go, we don't want this man to be our king, let's find a new king. I na koniec ludzie mówią, my nie chcemy tego króla, znajdźmy nowego. And God gives them another king. I Pan Bóg daje im nowego króla. This man was from God. I ten człowiek pochodził od Boga. But what he did was he led the people to worship golden cows. Ale to był człowiek, który poprowadził lud, aby oddawał chwałę złotemu cielcowi. They didn't stop to question if this was right or if this was wrong. Oni
nie zatrzymali się i nie przemyśleli, czy to było dobre, czy złe. They had placed so much of their faith and their trust in this new beginning, this new start, but they just went full in. Swoją nadzieję i swoją wiarę pokładali w ten nowy początek, że nie zastanawiali się nad tym, co będzie, tylko poszli na całego. And all the while they forgot that it was God who leads a nation. I przez ten cały czas nie pamiętali o tym, że to Bóg prowadził naród. In the records of God's people and their desire for king, there are many lessons we can learn. W tych zapiskach o królach izraelskich jest wiele lekcji, których możemy się nauczyć. But as you can see, I just want to focus on one major idea. Ale chciałbym tutaj skoncentrować się na jednej rzeczy. God's people were looking for a fresh start. Lud Boży spodziewał się nowego początku. Why were they looking for a fresh start? Dlaczego szukali nowego początku? With a fresh start, they could have hope. Z nowym początkiem mogli mieć nową nadzieję. They could have peace. Mogli mieć pokój. And they could have joy. I mogli mieć radość. You know, Christians say that they have one God. Chrześcijanie mówią, że mają jednego Boga. But how often do we idolize fresh starts? Ale jak często my bałwochwalimy nowy początek? Some of you might be thinking right now, has he really made this connection just to make this one point? Czy he? You mean Jesus? Me. Niektórzy z was myślą, że może ja, żeby dojść do tego punktu, tak połączyłem te sprawy. And maybe you don't buy this. Może wy się nie zgadzacie ze mną. What does it look like to have a new start in my life? Co znaczy mieć nowy początek w moim życiu? Well, let me show you. Ja chcę wam pokazać. We look for new starts when we start a new job. Szukamy nowego początku, kiedy rozpoczynamy nową pracę. We look for new starts when we start a new school year. Szukamy nowego początku, gdzie rozpoczynamy nowy rok szkolny. We look for new starts when we move to a different church. Szukamy nowego początku, kiedy przenosimy się do nowego kościoła. We look for new starts when we go vegetarian. Szukamy nowego początku, kiedy stajemy się wegetarianami. We look for new starts when we move to a new country, which is most all of us. I większość z nas powie, że szukamy nowego początku, kiedy przenosimy się do nowego państwa. The world's idea of a fresh start is about placing your faith into something other than God. Światowe podejście do nowego początku jest pokładanie nadziei w nowym początku, co jest coś innego niż Bóg. It's hoping that there will be a better outcome with this trust in this thing. I jeżeli będziemy polegać na tej rzeczy, będziemy mieli lepszy początek. And through this thing we put our hopes into it. I w to właśnie wkładamy naszą nadzieję. Some of us expect more peaceful outcomes. Niektórzy z nas uważają, że będzie to bardziej pokojowe. Some of us expect life change. Niektórzy z nas spodziewają się zmiany życia. We do this whilst forgetting that God has given us his word with real and tangible promises that we can really depend on. My robimy to, zapominając, że Bóg dał nam przyrzeczenia, które są uchwytne i są dobre dla nas. So let's just quickly look as we close up this sermon. How do we do these things? How do we place our hopes and look for peace and joy in life? How do we do this? Więc może popatrzmy, w jaki sposób możemy to zrobić, kiedy chcemy mieć radość, pokój i zadowolenie i nadzieję. We believe that with a fresh start that maybe we'll experience hope. Wierzymy, że może przy nowym początku będziemy mieli więcej nadziei. For instance, maybe with this new job I'll finally get to work less and make more money. Może z nową pracą będę mógł zarabiać więcej pieniędzy, a będę mógł pracować mniej. Maybe in this new year I'll be able to study and read my Bible more. Może w tym nowym roku będę mógł studiować i czytać Biblię więcej. Maybe with this new Victorian government I'll be able to experience less driving time. Możliwe, że z tym nowym rządem w Wiktorii będę mniej czasu spędzał na drodze w samochodzie. Maybe with a new prime minister our interest rates will drop.
a może mając nowego prime minister, może będę mniej płacił interest rates. Mniej płacił podatków. Maybe if I invest all my money into real estate, then I'll be financially free. Może jeżeli zainwestuję więcej pieniędzy w nieruchomości, będę wolniejszy. You know, during George Bush's presidency, America was just really ready for a new start. Kiedy George Bush był prezydentem Ameryki, Ameryka była gotowa na nowy początek. And people were really excited about this new guy, Barack Obama. I ludzie byli bardzo podekscytowani tym nowym człowiekiem, Barack Obama. Do you remember what his one word motto was? Czy pamiętacie jedno słowo, które on miał jako motto? It was hope. Nadzieja. And now look where America is today. A dzisiaj spójrzmy, gdzie Ameryka się znajduje. The United States has the biggest debt of any country in the world. Stany Zjednoczone mają największe długi, jakiekolwiek inne państwo na świecie. Since September 2012, America's debt grows by $2.4 billion every day. Od czasu 2012 roku Ameryka ma długi, które rosną 2,4 miliarda dolarów. I'm sorry, but there's no hope there. Niestety, w tym nie ma nadziei. Jesus, I believe there is real hope. Ale ja wierzę, że w Jezusie jest prawdziwa nadzieja. Matthew 12:21 says that in his name, that's Jesus' name, the nations put their hope. W Mateuszu czytamy: w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. The psalmist says, Israel, put your hope in the Lord both now and forevermore. Psalmista mówi Izraelu, kładź swoją nadzieję w Bogu teraz i po wieki wieczne. And what about peace? A jeżeli co mówi na temat pokoju? Maybe this new year there'll be less fighting in my home. Może w tym nowym roku mniej będziemy się kłócić w naszym domu. Maybe mom and dad can love each other more. Może tato i mama będą kochać się więcej. Maybe that argument with my brother or sister will be resolved. Możliwe ta kłótnia między bratem a siostrą rozwiąże się. Maybe these new governments can end the wars we're seeing. Może te nowe rządy będą mogły zakończyć wojny, które widzimy. Maybe we'll have a period of peace. Może nastanie okres pokoju. A quick Google search and I discovered that in the past 3,400 years, humans have only had 268 years of peace. Szybko wszedłem na Google i przeczytałem, że w... że w ostatnich 3,400 latach mieliśmy tylko 268 lat pokoju. 108 million people have died in the 20th century alone from war. 108 milionów ludzi umarło w czas różnych wojen. In the last week we have seen an act of terrorism in the city of Paris. W ostatnich kilku dniach widzieliśmy terroryzm w Paryżu. As journalists were killed in the name of religion. Dziennikarze byli zabici w imię religii. New beginnings, fresh starts. Nowe początki, nowe rozpoczęcia. They are not and will not bring peace. One nie przynoszą i nigdy nie przyniosą pokoju. We're told in Numbers 6:26 that the, you know, it's a benediction that we often read, the Lord turn his face toward you and give you peace. My czytamy w czwartej Mojżeszowej słowa takie: niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Much of the world has just finished celebrating the birth of Jesus in one way or another. Większość ludzi w świecie zakończyła obchody narodzin Chrystusa w taki czy w inny sposób. But how quickly have they forgotten that he is the giver of peace?
ale jak szybko oni zapomnieli, że on jest dawcą pokoju. And finally, let's just look at change briefly. I teraz popatrzmy na pewne zmiany. Change is what I want most. Zmianę to jest to, co ja pragnę najwięcej. I want to be healthy. Ja chcę być zdrowy. And in the words of the music group Daft Punk, i słowami grupy muzycznej, I want to be harder, better, faster, stronger. Ja chcę być twardszy. There's no Polish version of the song, is there? What did you say? Harder, better, faster. Chcę być twardszym, lepszym i mocniejszym. Yeah, I'd like to change all of the things that I struggle with. Chciałbym zmienić te wszystkie rzeczy, z którymi walczę. What are you struggling with? Z czym ty walczysz? Do you struggle with pride? Czy walczysz z dumą? Do you struggle with being competitive? Czy walczysz z competitive? Że z zawodnictwem. Do you have addictions? Czy masz jakieś przyzwyczajenia? Do you struggle with gambling or porn? Czy masz problemy z pornografią czy z hazardem? You know, I wouldn't only like to change myself, but I want to change other people too. Ja nie tylko chcę siebie zmienić, ale również chcę zmienić innych ludzi. How can that person be so dumb? Jak ta osoba może być tak głupia? How can she not get it? Dlaczego ona po prostu mnie nie rozumie? If only I could make them see my way of things, things would be better. Jeżeli byłbym w stanie zmienić ich spojrzenie, na pewno wszystko, i patrzyliby tak, jak ja patrzę, wszystko by było lepiej. Friends, a new start isn't going to come. A new start isn't going to help any of those things. Przyjaciele, nowy początek nie załatwi żadnych z tych rzeczy. Jeremiah tells us, can the Ethiopian change his skin or the leopard its spots? Neither can you do who are accustomed to doing evil. Jeremiasz mówi, czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje piegi? Również i wy, nie przywykli do złego, nie możecie dobrze czynić. We can't change ourselves, church. My sami siebie nie możemy zmienić. The power to change is not within us. Siła zmiany nie jest w nas. It's in Jesus. Jest ona w Jezusie. Any time I try to change who I am outside of Jesus, it works. Kiedykolwiek próbowałem zmienić coś na zewnątrz, what did you say? It didn't work. Any time I try to change who I am outside of Jesus, it works. Kiedykolwiek próbowałem zmienić siebie na zewnątrz bez Jezusa. So church, I just want to finish by asking you a question. To nie działało. Więc teraz chciałbym wam zadać pytanie. By what are you seeking a fresh start in your life? W jaki sposób szukasz nowego początku w twoim życiu? Through what are you hoping? W czym pokładasz nadzieję? Through what are you expecting peace to come by? W jaki sposób pokój może przyjść do ciebie? Through what do you expect change to occur? W jaki sposób spodziewasz się, że zmiana nastąpi? All the things we are placing our hope, our trust, all the things we're looking for peace for can only come from Jesus. Wszystko, czego my się spodziewamy i pokładamy nadzieję, może tylko przyjść od Jezusa. Yeah, this sermon has been a little bit longer than usual. To kazanie może jest trochę dłuższe niż zwykle. But I took a bit more time because this is a lesson that has taken me many years to learn. Ale chciałbym się podzielić, gdyż to jest lekcja, która zajęła mi wiele lat, aby się jej nauczyć. Real fresh starts can only be found in Jesus. Nowe początki mogą jedynie być znalezione w Jezusie. And through this ministry I have in this church, I want to be doing it with Jesus. I przez tą pracę, jaką ja mam z wami, z Kościołem, chcę to wszystko czynić w Jezusie. As you go into this new year, I want you to be going with Jesus. Kiedy idziecie w ten nowy rok, chcę, abyście szli z Jezusem. So will you go with Jesus? Czy pójdziecie z Jezusem? Amen. Amen.